Kino ma swoją magiczną moc, moc zmienienia życia, zarówno twórców, jak i widzów, czasami nawet bohaterów. Sformułowanie magia kina nie wzięło się przecież znikąd. Filmy potrafią inspirować, przemówić do wyobraźni, skłonić do refleksji, a także do zmiany myślenia. Widzimy to na przykładzie filmu Minding the Gap, który mocno odmienił życie jego twórcy Binga Liu, ale także wpłynął na jego bohaterów. Każdy z nas ma taki film, czasami nawet kilka, które w jakiś sposób wpłynęły na nasze życie, na postrzeganie świata i ludzi. Mogą być to zmiany małe lub duże, ale prawie zawsze są to zmiany na lepsze. Dla mnie jednym z takich filmów jest dokument Gadające głowy w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego, który skłonił mnie nie tylko do wielu refleksji, ale także wpłynął na moje postrzeganie świata oraz innych ludzi. Jest to film dokumentalny, w którym Kieślowski przedstawia zwykłych ludzi, którzy dzielą się swoimi historiami i refleksjami na temat życia, miłości, śmierci i społeczeństwa, odpowiadając tylko na dwa, jakże proste pytania. Kim ty jesteś? A co jest dla ciebie najważniejsze, czego byś chciał? Ukazanie w jednym filmie przekroju społeczeństwa, osób od wieku niemowlęcego do 100 lat, pokazuje jak podobni, a jednocześnie jak różni jesteśmy od siebie. Mimo że minęło ponad 40 lat od stworzenia tego filmu, uważam, że nie zmieniliśmy się tak bardzo, jak nam się wydaje. Każdy z nas ma swoją historię i doświadczenia, które ukształtowały bądź wciąż kształtują jego życie. Jestem studentem i dzięki temu mam jeszcze trochę czasu do zdeklarowania się. Jestem inżynierem chemikiem, a obecnie piję. Jestem sama z dzieckiem w domu. Właściwie jestem taki sam jak wszyscy inni. Jeszcze jestem nikim. Miałem się wychowankiem domu dziecka. No, od 2 tygodni w domu. Wszyscy czegoś nie lubimy. Nie tylko w sobie, ale i w innych. Jestem brzydką brunetką. Nie podoba mi się, że w stosunkach międzyludzkich widać ogromne pokłady agresji. Ludzie strasznie się nienawidzą i boją. A coś docenia? Wydaje mi się, że w zasadzie mam wszystko, co normalny, przeciętny człowiek powinien chcieć i mieć. Chcemy wielkich zmian. Żeby każdy mógł swobodnie decydować o własnym losie i żeby każdy miał swobodną możliwość wyboru. Ale i tych mniejszych. Życia bym chciał jakoś wyrwać się z miasta, żyć z przyrodą, ze zwierzętami. Chciałabym, żebym miała swój własny dom, żebym miała gdzie mieszkać. A co najbardziej porusza mnie podczas oglądania tego dokumentu, to fakt, że życie zatacza koło. Rodzimy się bez żadnych oczekiwań i także bez nich umieramy. A czego byś chciał? Co ja chcę? Nic nie chcę. Oba filmy są inspirującymi dziełami, pozwalającymi zrozumieć ludzką naturę i przemiany zachodzące w społeczeństwie. Przypominają, że każdy ma swoje wartości i przeżycia, które kształtują nasze życie i wpływają na to, kim jesteśmy.